Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony UD i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry The Last of Us 2. No jak wiecie, jesteśmy w szpitalu, ale niestety w tej części pełnej zarodników. No ale jest tutaj też dziewczyna, której szukaliśmy. Dziewczyna, która może dać nam wiele informacji, no i która zaraziła się. Czy uda się wyciągnąć te informacje od niej? Nie mam bladego pojęcia. Zostawcie łapkę w górę, jak będzie się podobać, a my wchodzimy dalej. Zobaczymy, co też tam nas czeka. Ona tutaj próbowała zabarykadować te drzwi. Na szczęście średnio jej wyszło. No dobra. No dobra. Właśnie, gdzie jesteś? Czy są tu zarażeni? Obstawiam, że w takim miejscu można kogoś spotkać. Gorzej, jak już ją ktoś zabił. Bo to byłoby najgorsze, tyle jej szukać, żeby nie zdobyć żadnej informacji. Mamy w ogóle jakąś broń? O, słyszę ją. Słyszę jej kaszel. Masakra, jak to miejsce wygląda, co nie? Te zarodniki, jak się rozrosną, to jest po prostu koszmar. Dobra, przeciśniemy się tędy. Gdzieś za tą ścianą ją słyszę. Dobra, co tutaj mamy? Myślałem, że coś leży na ziemi, ale... ale chyba jednak nie. Dobra, za tymi drzwiami powinna być. Gdzie Abby? Wdychasz zarodniki? To ty? Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abby? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. Masakra. Eli nie ma żadnej litości dla tych, którzy są przeciwko niej. Masakra. I nic się nie dowiedzieliśmy, niestety. To ja. Nic nie jest? Chryste, to twoja krew? Ukrywa się w takim akwarium.
Okej. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Wydusiłam to z niej. Już dobrze. Nie chcę cię stracić. Dobrze. Ale co dokładnie z niej wydusiła? Czy tylko informacje, gdzie jest Abby? Czy może to, co się działo parę lat wcześniej? A teraz retrospekcja. 2 lata wcześniej, okej. Okay. St. Mary Hospital. Okej, okay. Czy to jest... Czy to jest szpital... W którym były świetliki? Nie mam pewności. To są wydarzenia na pewno po ostatniej retrospekcji. Ej, nie mam pewności, ludzie, ale to jest chyba ten szpital, w którym miała być operowana Ellie. No a do operacji nie... sporo gratów. No właśnie, a do operacji przecież nie doszło. Oczywiście z powodów znanych Joelowi. No dalej. Musi tu coś być. Musi tu coś być. Szuka informacji. Jakichś, nie wiem, dowodów, czegokolwiek, co mogłoby jej się przydać, żeby poznać prawdę. O, jakieś zapiski, okej. Okay. Przyjrzyjmy się, co tu jest. A to co? Możemy przeczytać. Narośl wyraźnie zmutowała. Musimy sprawdzić, czy wyniki testów potwierdzają naszą teorię. Stoimy u progu wielkiego odkrycia. Tak, oni musieli pisać o Ellie wtedy. Okej. Okay. Kolejny dokument, czy... Tak, mogę go przejrzeć, dobra. Dawaj. Co tutaj mamy? Jutro o tej porze będziemy mogli powiedzieć, że zmieniliśmy bieg historii. Masakra. Oni liczyli, że... Operacja się uda. Znaczy uda się. Uda się pod tym względem, że Ellie zginie, ale dzięki temu będą w stanie ocalić ludzkość. No nie dziwne, że po ostatniej rozmowie z Joelem Ellie zapragnęła dowiedzieć się czegoś więcej. Dokładnie. Jest symbol świetlików. Dokładnie ten szpital. Mamy pewność co do tego. Zresztą ta dokumentacja tylko to potwierdza. Znajdziemy tu coś więcej. Są jakieś kolejne drzwi. Okej, okay, miejsce jest absolutnie opuszczone. Ani żywej duszy. O, tu coś jest. Torba świetlików, a w środku co takiego?
O kurde, dyktafon. Większość już odeszła. Nie wiem, do której grupy dołączę. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika i dziewczynę. Powiedzieli, że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... Jeżeli nie chmaś też śnieżowca, łomarutka, bo słoń, z niej ostrogaśki. ...jakimś cudem kogoś innego z odpornością. Niczego to nie zmieni. Z niej ostrogaśki. Mówiąc, to zogadnij się, łomarutka. ...jakimś cudem kogoś innego z odpornością. Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba... Eli! Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi, Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie proszę mnie dotykać! Wrócę, ale z nami koniec. A więc teraz już wiemy, dlaczego Eli zerwała kontakt z Joelem, nie chciała z nim rozmawiać. Masakra. Dowiedziała się prawdy, czyli wiedziała. Już tak naprawdę od 2 lat wiedziała, o co chodzi. A teraz Seattle, dzień 3. No i to tak naprawdę sprawia, że masakra, ta mina, taki po prostu złości na twarzy Eli. Kurczę, świetnie oddana ta mimika.
Słuchajcie, no, z jednej strony chcę pomścić jego śmierć, bo po prostu no, wiele dla niej znaczył. Dina? Ale z drugiej strony rozumie, że byli ludzie, którzy mogli chcieć śmierci Joela za to, co zrobił. Może właśnie za to, co zrobił w sprawie Ellie. A kto wie, może Abby też jest powiązana z świetlikami. Nie wiem, może ten chirurg był jej ojcem. No nie wiem, po prostu nie wiem. W kupie wojna. Zobaczymy. W kupie wojna. Ucieszyłbyś się. No ale po jego śmierci tak jakby nie mogła źle o nim myśleć. Jakby trochę zapomniała o tym wszystkim, o tym, że od 2 lat ich kontakt no zdecydowanie się pogorszył, Dina? Prawda? Jesse? Dobra, możemy tam przejść. Jeszcze chciałbym się rozejrzeć, czy tutaj czegoś nie mamy ciekawego. Ale raczej nie. Tu nic nie znajdziemy. Dobra, chodźmy za kurtynę. Nikogo tutaj nie ma, jak widać. Gdzie ta dwójka? Gdzie ta dwójka? No. O, a co my tutaj ma? O, gitara. Nie, myślę, że to nie jest czas na granie. Zresztą nie znam się na tym, więc myślę, że teraz lepiej znaleźć szybko Dinę i Jessiego. Dobra, otwieraj te drzwi. O, są tutaj. A przynajmniej Jessie. Ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Tak. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma. Tak, wiem. Ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Walić to. Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekam na zewnątrz. Jasne. Ej. Skarbie. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. Do dzieła. Tym razem z towarzyszem idziemy. To pewnie tędy. Co? Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć?
Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Tutaj raczej nic specjalnego znaleźć nie znajdziemy. Zresztą teraz też nie ma co zastanawiać nad tym, co ja tu mogę znaleźć, a co nie. Chcę w końcu znaleźć Tomiego. Dobra, dawaj. Nawet chyba już nie chodzi o zemstę. Znaczy chodzi o zemstę oczywiście, dopaść Abby w ogóle. Ale sprawić, żeby już nikt z przyjaciół okay. Eli nie zginął, prawda? Dobra, dawaj, dawaj, wskakuj, nie atakuj. Dobra, damy radę, okej. Nie jest lekko, jak widać, nie jest lekko. Dzięki. Co mówiłaś do mnie? Że chcemy znaleźć Tomiego w akwarium. Nie mówiłam jej, że... Wiesz... Jeśli o to... Nie o to. Dobra, tutaj coś mamy, nie. Raczej nie. Nora mówiła, że Abby się tam ukrywała. Powiedziała ci, dlaczego to zrobili? Tak. Joel miał pewien zatarg ze świetlikami. Teraz już byłymi. Jaki zatarg? Był przemytnikiem. No i pokłócili się o jakieś towary. Doszło do bójki, padły trupy. Chcieli się zemścić. Mordę. To coś dla ciebie zmienia? Nie. Czyli chodzi o tamtą sytuację. Mamy już pewność. Masakra. Chodzi o to, co Joel zrobił, by uratować Ellie. Ale Ellie twierdzi, że to nic dla niej nie zmienia. Dalej chce ich wszystkich pozabijać. Dobra, możemy tutaj wejść? Możemy. Dobra, czemu nie mogę przeskoczyć przez to? Dawaj. Dobra, z tej strony da radę. Wiem, pamiętam o włączeniu latarki, gro, nie musisz mi przypominać. O, świetnie. Amunicja do shotguna. Zbieramy. Dobrze, że tutaj wszedłem, o, bo widać, że rzeczywiście amunicji. Trochę tutaj leży. O, widzę, że też przeszukujesz. No i bardzo dobrze. Trzeba mieć wszystkiego pod dostatkiem. A i tak chyba trzeba było tędy przejść. Zablokowany? No. No spokojnie, mamy jeszcze inne przejście. Jakoś damy radę. Kurczę, nic nie mogę tworzyć za bardzo. Bardzo mało mam wszystkiego. Wybuchowe strzały. No muszę chyba częściej z nich korzystać. Do tej pory jak je stworzyłem, to jeszcze ani raz z nich nie korzystałem, ale... Nie boisz się, że wszystko w swoim czasie. Jak to? Zabijamy sporo ich ludzi. Ich mieście. Przez to, co zrobili. Czy Abby nie przybyła do Jackson przez coś, co zrobił Joel? To nie jest Jackson. Joel i Tommy pomogli Abby, kiedy ją zaatakowano. Ci tutaj chcą zabić wszystkich dookoła. W końcu strzelali do ciebie bez pytania. Tak. To prawda. To prawda, to prawda. Masakra. To jest taka... Można powiedzieć, napędzająca się karuzela nienawiści. Dina od dawna źle się czuje? Od kilku dni. Gdy tu dotarłyśmy, spuściła wielką w pierdol. Byłbyś dumny. Wierzę. Dina się nie zadziera. Coś tu znajdziemy. O, dobra, stół. Jak mamy... Oj, dobra, suple. Suplementy się przydają. O, dodatkowo nawet kartę znalazłem tutaj, świetnie. Tormentra. Pewnie jakaś zła postać, coś czuję. No, w sumie tak. Taka nie do końca, ale jednak. Naprawdę nazywa się Iris Ocampo. Bystrość 80, krzepa 80. Grupa brak. Nad Tormentrą, niegdyś życzliwą, wrażliwą nastolatką, znęcano się, ponieważ była miękka. Wszystko się zmieniło, kiedy dała o sobie znać ukryta mutacja genetyczna, która umożliwiła jej przeistaczanie bólu psychicznego innych osób w energię kinetyczną. Im większy ból, tym potężniejszy rezultat. Teraz dzięki swojej pracy, jest psycholożką kryminalną, może pochłaniać najboleśniejsze emocje ludzi i używać ich jako amunicji w walce ze swoimi byłymi dręczycielami. Wielu podejrzewa, że Tormentra posila się cierpieniem tych, którzy stali się celem jej wcześniejszych wybuchów, uzyskając tym samym niekończący się cykl męczarni. Neutralny złoczyńca. Okej. Dobra, mamy stół, ale no nie wiem, parę tutaj tego pozdobywałem, ale czy dość, żeby coś tu zrobić? 55, no mało.
Niestety mało. Mogę jakąś stabilność zwiększyć, może dalmierza sobie nie ogarnę. Stabilność przy celowaniu, celowaniu z tej lunety. A może w pojemność, słuchajcie. Pojemność shotguna to może nie. Tu pojemność jest zrobiona. Dobra, damy pojemność w tej broni krótkiej, bo czasami znajduję do niej sporo amunicji, a potem nie ma gdzie tego zbierać niestety. Więc dobra, to mi daje plus 4 do magazynka. Dobra, dawaj. Dawaj, może się przydać, a jakże. Wszystko na wagę złota, żeby tylko mieć choćby jeden pocisk więcej. Chociaż znając świata teraz pewnie nie będę znajdować w ogóle amunicji do tej broni. No ale zobaczymy. Dobra, nic więcej nie poogarniamy. A szkoda. Dobra, musimy stąd wyjść. A właśnie, suplementy dają mi... Mam 48, o! Nieźle. Myślę też nad tą wytrzymałością, bo to jest naprawdę dobra zdolność. Albo trwałość tłumika. Kurczę, też kusi. Natomiast tutaj mamy... Porusza się szybciej, gdy celujesz. Wykrywaj wrogów z większej odległości, korzystając z tebu na skrywanie. No też świetne. A tutaj miałem te mołotowy, że plus 50%. Dobra, wiecie co? Dajemy mołotow. Mołotow to jest świetna sprawa. Im mocniejszy, tym lepiej dla nas tak naprawdę. O dobra, więcej materiałów. Tak jest. Dobra, no i to są te drzwi. Musimy dostać się gdzieś w tamtą stronę. Bo tutaj te wcześniejsze drzwi były zamknięte z tej strony. Te drzwi, dokładnie. No ale dostaliśmy się tutaj, więc easy. Dobra, tu nic nie mamy, niestety. O, tutaj, ale to jest do przesunięcia, no dobra. Ale prócz przesuwania nie ma tutaj już naprawdę nic, co mógłbym podnieść. O, wiedziałem, i to taśma, ona się bardzo przydaje. Pomożesz? Bez taśmy, tak, pomogę, czekaj. Bez taśmy to ja tutaj za dużo nie porobię. Dobra, już idę, Jess, już idę. Okej. Dawaj, przepychamy i może przejdziemy. Byłoby miło. Dobra, udało się. Tędy. No domyślam się, że tędy, domyślam się. Dobra, muszę dawaj, Ali. Dlaczego mi nie powiedziała o ciąży? Słuchaj, na pewno powie ci o niej, kiedy... Gdzie to słyszałeś? Od samego dowódcy. Upewnimy się, że jest wszystko, poczekamy na resztę. A potem zaatakujemy. Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. Stresuje się. Jak to wszystko? Mają w garści całe wybrzeże. Powystrzelają nas jeszcze w wodzie do cholery. Hej, nie łam się. Brzmisz jak oni. Przecież i tak nie mamy wyboru. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. Dobra, trzeba to jednak na głośno, słuchajcie. Innego dobrego pomysłu nie mam. Dawaj, pięknie. Kolejny załatwiony. O kurde, o, gdzie jest? Aż ty dziadzie. Dobra, czekajcie, wychyl się. No nie dostał, dostał gdzieś tam w czapę. Dobra, załatwiona, ale nie ta. Dobra, on leży. Ktoś jeszcze? Kurde, no znowu się wyrzuciłem z amunicji, no ale nie miałem gdzie się ukryć dość szybko, niestety. Dobrze, że zainwestowałem w te lepsze apteczki, to robi swoje. Dobra, dostał. Dostał, leży. Oż ty, Jesse, pomóż. Dobra, załatwiony. Świetnie. Dobra, pozbierajmy całą amunicję, którą mają. Musi tutaj coś być, tak jest. Jeszcze kogoś tu spotkamy. Oż ty, dobra. Ale idealny strzał. Dobrze poszło. Dobrze poszło. Może to wszyscy? Po sprawie, świetnie. Dobra, poszło szybko, ale jest okej. Są cholernie narwane. Prowadzą wojnę z tą zasraną sektą. Ja słyszałam tylko o bliznach. Spotkałeś ich? Nie. No to się ciesz. No my niestety spotkaliśmy i to nie było jakieś zbyt miłe spotkanie. Dobra, pozbierajmy. No trochę się wyrzuciłem z amunicji, no ale szybko się z nimi uporałem. To jest ten mały plus, co nie? No ale było ich zbyt wielu, ciężko było uniknąć tak naprawdę tego. Dobra, jest łom, ale łoma nie bierzemy. Tutaj coś, okej, okay, więcej składników. Najlepiej to byłoby tworzyć jakieś porządne strzały i strzałami tutaj kosić ich.
Ale no, nie zawsze jest to wszystko takie proste, jak się wydaje, co nie? Dobra, nawet jeszcze głupiej apteczki zrobić nie mogę. No, głowa mała, jak ja tutaj mam sobie radzić, jak tu apteczki nie można zrobić, dobra. W końcu mogę, dobra, jedziemy z apteczką. Apteczki muszą być, a teraz ulepszone naprawdę przywracają masę zdrowia. W końcu miałem prawie zero, a jedna apteczka uzdrowiła mi no prawie na full HP, więc oj warto. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten budynek, zanim przejdziemy gdziekolwiek dalej. Zobaczmy, co tu jest, jakieś butelki, no tutaj jakieś mniej ważne rzeczy. Też tutaj nic nie ma, dobra, jest jakaś szuflada. Ty, Jesse, też się rozglądaj najlepiej. A nie, tylko ja tutaj biegam i sprawdzam. Też możesz się na coś przydać. Dobra, więcej ammo do shotguna. I tutaj też chyba nie byłem. O, dobra. 10 do umiejek. Okej. Jakaś pałka. O, taka apteczka na teraz. No, może się przydać. Dobra, nic tu chyba więcej nie ma. Czy ja naprawdę zdobyłem wszystko, co oni tutaj mieli? Nie ma tutaj już naprawdę żadnej możliwości podniesienia czegoś cennego. Załatwiłem ich tu paru, no spoko, ale i tak liczyłem na to, że znajdę więcej amunicji. O, tu jeszcze ta jedna padła. Jeden, nie, to chyba jednak ona. No dobra. W ogóle deszczowo dzisiaj, co nie? Masakra. Nieciekawie to wszystko wygląda. A tutaj byłem? Chyba. A tak. Tu była ta butelka, dobra. Też tu byliśmy. Dobra, wychodź przez okno. Dobra, weź sobie jakąś broń. Teraz najlepiej tą tutaj przeładuj. No w końcu po coś zwiększałem tą liczbę amunicji. Niech będzie więcej. Niech więcej pocisków się nagle znajdzie. Tam na górę chyba na razie nie przejdziemy. Tam wydaje się, że coś jest, ale nie wiem, po pierwsze, czy możemy tam się dostać, a jeżeli tak, to czy na pewno coś tu znajdziemy? No wygląda, jakby mogło coś tutaj być. O, super. Składniki, których niestety no nie wykorzystam. No po prostu świetnie. Świetnie, świetnie. Co z tego, że coś znalazłem, jak nie można tego użyć niestety. Ech, życie. O, a tu mam jakiegoś trupa. No dobra. Koleś już od dawna widać nie żyje. Coś znajdziemy przy nim ciekawego. Amunicji, więcej amunicji, dobra. No i to też na maksa. Akurat jak jest tego sporo, to mam. Dobra, nic tutaj nie ma z tej strony, co mógłbym zdobyć. Nie, nie wygląda na to. No dobra. Rozejrzyjmy się po tych szufladach, dawaj. Pustki, pustki i jeszcze raz pustki. Co to za plakaty? To komiksy. Czekaj, co tu się odbywało? Comic Expo, o! Impreza dla ludzi z obsesją na tym punkcie? Takich jak ty. Urodziliśmy się o wiele za późno. Dobre słowa. A ja tam Eli rozumiem, że lubi komiksy, zbierać karty, a jakże. Też jestem pod tym względem podobny. Chociaż to rzeczywiście takie czasy średnie jak na to. No dobra, nic tutaj nie widzę. Dobrze, Jesse, gdzie możemy iść dalej? Tu przejścia nie ma, tu jest wszystko mocno zarośnięte. Ej. Gdzie się mam dostać? Jesse, gdzie ty jesteś? Tam sobie siedzisz. Powiedz mi, czy ty coś tu widzisz? A może tu jest jakieś przejście, którego nie zauważyłem? A, chyba tak, dobra. A, po tej ciężarówce, spoko. Nawet nie pomyślałem, że po tej ciężarówce mam się jednak dostać na górę. Dobra. Cisza i spokój. Tak, więcej ambulansów. W ogóle innych aut. Dobra, o, można tak? Można. Co mówiłaś? Wcześniej, co do Diny, że powie mi, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. Wiesz, czy je zatrzyma? Nie. No nieciekawa sytuacja, ale możemy o tym pomyśleć chyba dopiero wtedy, gdy już stąd uda nam się wyjść, prawda? Bo na razie to
Na cóż te wszystkie rozkminy, skoro nie wiadomo, czy przeżyjemy. Dobra, musimy iść tędy. Dawaj. Patrz, jaki syf. Akwarium. Jest przy diabelskim młynie. Oby to mi też to wiedział. Oby, oby. Dobra. Cholera. Trzeba się zamoczyć. Aha, czyli do wody. No dobra, okej. Nie musisz powtarzać dwa razy. Jak trzeba, to trzeba. W wodzie coś jeszcze mogę znaleźć ciekawego? Nie widać. Dobra, dobra, dobra. Jak my stąd wyjdziemy? Tommy, gdzie ty jesteś? A, tutaj. Okej. Okej, okej, okej. Gdzie teraz? Tu jest jakieś wyjście. No ale tutaj również. Dobra, tutaj przejdziemy. O, po samochodzie jakoś damy radę, prawda? Okej. Nic tu nie ma, nie ma. No jak to gdzie teraz? No zobacz jak ładnie samochód leży, akurat możemy przejść po nim. Daj chwilę, przemyślimy wszystko i coś znajdziemy. Dobra, tutaj do środka można wejść. O, nie lubię takich ciemnych zakamarków. No nie, zarażeni są tam jeszcze. Ajajaj, czyli trzeba tam iść. Trzeba tam iść niestety. Tu nic więcej nie znajdziemy, raczej nie. Tędy. Okej. Tędy? Tu coś znajdziemy? Raczej nie tędy. Gdzie ty jesteś? A, tu. Nie no, musimy wejść tam do środka. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Są tam niestety zarażeni. I spotkanie z nimi wydaje się być... no niestety obowiązkowym. Nic na to nie poradzimy. No ale trzeba sobie jakoś utorować przejście przez nich. Czy się uda? Zobaczymy. Jednakże, moi drodzy... Nikt nie wychodzi stamtąd. O, są tam, ale chyba nie wychodzą. W każdym razie, moi drodzy, ruszymy tam dopiero w kolejnym materiale. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, by być na bieżąco. A my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!